Mariusz Król, Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Koszalin. Nazywamy się Odkrywcy, krótko mówiąc. I istniejemy jako salon historyczny pod hotelem Gromada. Właśnie. I gdzie się znajdujemy? Jaka jest historia tego miejsca i czy się dużym zainteresowaniem? Sam obiekt wybudowany w 1960 roku, w roku zakończenia budowy hotelu. Jest to schron, który był budowany docelowo w każdym hotelu, już był to przykaz taki docelowy, że takie schrony miały się znaleźć jako formy obrony obywateli w ówczesnych czasach, a my dostaliśmy to we władanie, to jest połowa tych schronów, to jest 90 metrów kwadratowych, jako naszą siedzibę stowarzyszenia. Było to dla nas za dużo, w związku z tym postanowiliśmy zrobić salon historyczny, czyli takie coś a la muzeum, gdzie pokazujemy historię Koszalina i okolic. Jakie eksponaty i atrakcje możemy tutaj znaleźć? Och, począwszy od browarnictwa koszalińskiego i okolic, poprzez I wojnę światową, II wojnę światową, okres międzywojenny, sporo artefaktów związanych z PRL-em, grę zręcznościową, którą zrobiliśmy analogową, wbijanie gwoździ, słuchanie płyt, czyli muzyki z czarnych płyt, sklep, który funkcjonuje i pan kierownik się dzisiaj tam udziela mocno bardzo. Już chyba prawdopodobnie mu zabrakło towaru. Czy miejsce cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Koszalina i regionu? No tak, jak zwykle Noc Muzeów to jest apogeum zainteresowania. Jesteśmy otwarci w każdy czwartek od godziny 17. Umawiamy grupy, które są klasami na przykład. To czasami musimy sobie organizować wolne, bo każdy z nas pracuje jednak. Taka tura oprowadzania to jest około godziny, półtorej godziny, w zależności od tego, ile wiedzy się sprzedaje. No, wszystko robimy za darmo. Koszalinianie są zdziwieni, co niektórzy. My jesteśmy zdziwieni ich zdziwieniem, ponieważ co, wy tutaj istniejecie? No tak, istniejemy tu już kilka lat. Ale miło jest, że mamy nowych odwiedzających, co niektórzy wracają co jakiś czas do nas, przynoszą eksponaty. Mamy takiego naszego ukochanego darczyńcę, to jest Zbyszek Wojtkiewicz, który nas umiłował i obdarza nas różnymi fajnymi rzeczami.